Witam wszystkich oglądających. Już dawno nie widzieliście mnie tutaj w lesie. No dzisiaj akcja las. Przy okazji trochę sprzątania tego lasu będzie. No w zasadzie tu jesteśmy, jest to las prywatny. Jesteśmy dzisiaj we dwóch. Co prawda kolega już poleciał tam. Przed nami tutaj, nie widzicie tam z tyłu, nie, tylko na wprost poleciał tam, to znaczy się tu poleciał, o, a ja tutaj jestem i tutaj trochę pochodzę, zobaczę co tutaj wyskoczy na tym kawałeczku, jeśli nic nie będzie, pójdę za nim tam dalej, na drugą, tam jest droga, za drogę pójdę na drugą stronę, tak, dobrze, do pierwszego trafienia. Pierwsze trafionko, łuska od Mosina. Mosinowska łuska. Słuchajcie, tutaj wyszło Devo. Dawno nie miałem Devocjonali. Medalik. Taki święty, z tego co widzę. Świętego. Wy tam widzicie napisy, nie bardzo. Także możecie przeczytać, cóż to za święty. To jest jakaś postać, ale ja nie widzę tego. Napisy widzę, ale nie mogę odczytać ich. Myślę, że wy odczytacie. A druga strona. Druga strona to taka, o, krzyż po środku i napisy po bokach i w środku też na krzyżu. Także przeczytajcie, bo ja nie widzę naprawdę. Widzę tylko krzyż w otoku. A napisy są, tylko że ja nie odczytam. Dobra. Do następnego. W takim razie trafienia. Ciąg w górę. Lecimy dalej. I z dołka wyszła pepesza. Dawno nie było pepeszy. Słuchajcie, jest dołek. Jest moneta. Jaka? Zaraz zobaczycie. Chyba dwa ziko, populares. Zaraz zobaczymy. Tak. Dwa ziko. A rok. '88, pozdrawiamy. Słuchajcie, już tutaj idziemy tą ścieżką. I słuchajcie, pierwsza łycha dzisiaj. Aluminium. Chyba tak, bo lekkie. No i z tego dołka, słuchajcie, wyszło takie ucho od czegoś, jakiś uchwyt, nie wiem czy nie od lampy naftowej, od woza czy od czegoś, coś takiego, no tak jakby do zawieszania, tylko nie wiem od czego, jakieś lampy prawdopodobnie, to żelazne całość. No i jest z tego dołka kawałek łyżeczki od herbaty.
tutaj z tego dołka, jak widzicie, co wyszło. Wyszła łódka Mauzerowski, już tam łódkę znalazłem, taką zajechaną, podniesioną, ale tego nie nagrywałem, a to nagram, mówię. Dobra. Teraz mamy tutaj monetkę, ale to nie wszystko, jeszcze coś jest tutaj. To jest monetka 5 ziko chyba. Zaraz zobaczymy. Rocznik. O. 89. Pozdrawiamy. A jest to. O nie. 20 zł. 20 zł. Ziko. Dobra. I jeszcze tutaj zobaczymy jedno. Coś bije. Tutaj. Tutaj jest coś. No i zobaczymy, co tu jest może. O, śmieć. Ale nie taki śmieć. Coś od czegoś. Słuchajcie, co to jest? Myślałem, że odznaka jakaś, ale to nie odznaka. No, coś od czegoś. Może od jakiegoś auta zabawkowego, nie wiem, co to jest. Jest coś po prostu. Dobra. To by było na tyle. I mamy nierdzewkę, słuchajcie. Ale nierdzewkę jaką? Myślę, że jest to część maszynki do golenia, oczywiście. Ale ani to współczesna, myślę, że ani PRL-owska. Dlaczego? Teraz wam powiem dlaczego. Myślę, że to jest część maszynki, która była ze zrzutów. Ewentualnie dla Rosjan jako podarek z USA. Patrz. A tu napis Gillette. Tutaj w tym oto zaznaczonym takim kopniętym prostokącie. I tu u góry Path of Reg OS S też tutaj. No myślę, że to nie jest nic współczesnego. Po prostu jest petarda. Dostawali Rosjanie od Amerykanów. Packet. Packet. Chyba coś. No, PRL-u amerykański żyletek nie było. Tak to wygląda. U nas się golono brzytwami. Tam to podejrzewam, że już były maszynki. Dobra, do następnego. No, słuchajcie, tu z tego dołka wyszła albo taka borotynka zajechana, jak widać, albo to guzik. Zaraz zobaczymy. To pokażę wam, jak biło. Trzydzieści. Cieniutko bije, 37, 35.
Może to i buratynka. Zaraz zobaczymy. Nie, to jest guzik. I ucho ma nawet. Tak, z łóżkiem. Guzik z łóżkiem. Ale gładki. Nie ma nic na nim. Nie. Tu nic nie widać. No dobra. Lecimy dalej. I posłuchajcie, z tego dołka wyszło Tasia obrączka, tylko pognieciona. I nie jest to polska obrączka. Polskiego ptaka. Tu jakieś numeracja. Ale oznaczenie jest DV. Czyli nie wiem, co to jest. Nie PL, tylko DV. No trochę dziwna obrączka. Nie jest to chyba gołębia nawet, tylko jakiegoś ptaka. Takiego. No nie wiem. Jest to inna obrączka, po prostu ptasia, ale inna. Jak nie taka, jak zawsze spotykamy. Jestem na drodze praktycznie. No i słuchajcie, z tego dołka kawałek łyżeczki, sztućca. Co mamy, to mamy. Patrzcie. Jest to moneta. Ale jaka moneta? Słowiańska Republika 1900. Dziewięćdziesiąty trzeci. Pozdrawiamy. Tak, to się na wierzchu leżało. O! A Słowenia ma euro. A to było co? 2 SK, to co to jest? Słoweńskie korony chyba. Już. Nieaktualne. Tak. 93. Troszeczkę czasu upłynęło już. Niektórzy mają tyle lat, a niektórzy jeszcze się nie urodzili w 93. Ostatnie wojska sowieckie, ostatnie koszary się zwolniły w Polsce. Ostatni ten eszelon, czy jak to się nazywa, ten pociąg. Odjechał z Polski w 93 roku, Sowietów. Tak naprawdę to od tamtej pory dopiero można powiedzieć, że Polska jest krajem wolnym. Dobra, lecimy dalej. Kciuki w góry. Coś takiego wpadło, zatyczka od czegoś. Albo od maszyny. Prawdopodobnie, że tutaj to było ucho jeszcze. Nie wiem, tak mi się wydaje. Pękło. No i słuchajcie, tutaj co mamy? Następne dewo. Dewo. Krzyż. Tylko taki krzyżyk nie za duży. Raczej taki miniaturka krzyżyka. Śpiący w grobie. Tak. Chyba śpiący w grobie, a tutaj na krzyżu. Tak. Jezus. Dobra, lecimy dalej. Tą drogą idziemy.
Słuchajcie, powoli kończymy dzisiaj. Mamy jeszcze do przejścia do auta. Chyba z 5 km. Dobre 5 km. Albo i więcej. Nie, z 5 km. Poprzez ten las żeśmy szli. I powiem wam, że kupa śmieci, kupa polmosów, butelek ludzie wyrzucają. Miałem nagrywać to, ale mówię, po co już to, tyle razy nagrywałem, że te śmieci, non stop śmieci. Kawał lasu zanieczyszczony. To jest prywatny las, ale to mimo to zobaczcie sobie, jak na polach ruszyły prace. Teraz wam pokażę, bo część jest obsiana, część jeszcze nie. To były temperatury, mrozy i było lato od razu, a potem się zrobił raptem się zrobiła zima lata. No i tak to właśnie, że ludzie dopiero teraz wyskoczyli na pola. Bronują, szykują pod zasiew, bo tam zobaczcie daleko. Widać ciągnik, kupa kurzu. Mimo opadów deszczu, kurz straszny. I teraz będzie dopiero przygotowywany pod zasiew. I tak to wygląda. A ja tutaj jeszcze wyjdę na to poletko, na ten ugór, na skraju lasu i zobaczę, co tu. I się wracam. Bo mam kawał drogi do przejścia. Naprawdę nie wiem, ile mi to się zajdzie w ogóle, jak będę wracał. Zobaczcie, co wyszło. 18 sztuk butelek razy złotcisz 1, to mamy 18 zł. Leżało. Można było wziąć. Wszystkie zwrotne. Sztuk 18 zł. Także tam praktycznie no, na pusto się nie chodzi. Tam. No zobaczcie, z jednego miejsca ile puszek wyciągnąłem. No i będziemy kończyć. Także to, co widzieliście, to widzieliście. Już się robi ciemno. Nie da rady w lesie połazić.